moi kochani, witajcie. Była już lampka, którą przystroiłam w morskim stylu. Tym razem będzie latarenka, ale w stylu kwiatowym, ponieważ jest to mój ulubiony motyw. Oczywiście zaraz po motywie z jeleniami. Tak więc jak ten pomysł pojawił się w mojej głowie, to po prostu nie mogłam się doczekać, aż się za to zabiorę. Najpierw listki. Ich robienie zajęło mi około 4 godziny. Robimy szpatułką wzór liścia. Naprawdę nie jest to trudne. Jedynie co to jest po prostu czasochłonne, bo trzeba dziubać przez długi czas takie szczególiki. Nie wiem, ja już mówiłam zresztą wiele razy, że ja bardzo lubię się zajmować takimi szczegółami, bo to relaksuje, wycisza człowieka. To jest fajne. I teraz ciekawsza część. Zanim zabrałam się za robienie kwiatuszków, najpierw musiałam troszeczkę poćwiczyć, bo żeby osiągnąć to, najpierw musiałam zrobić to. Nie musicie się bać tego, że jest tak dużo tych kwiatków zrobionych. Tak naprawdę wyszło mi w sumie, nie wiem, przykład za czwartym razem, tylko chciałam to dopracować do perfekcji i przede wszystkim robiłam to tak trochę intuicyjnie i chciałam w sumie się skumać, jak ja to robię, że mi to tak wychodzi. I właśnie skumanie się zajęło mi tyle prób. Przepis na sukces. Robicie taką jakby gwiazdę z masy, potem mieszacie w środku i na koniec jeszcze robicie taką w środku jakby plamkę i gotowe. Tak, już wiecie jak to zrobić, proszę bardzo, tak więc nie musicie eksperymentować tak jak ja, aczkolwiek eksperymentowanie też jest bardzo fajne, nie wiem, jak ja używam tego stylizatora, to po prostu cały czas mam ochotę właśnie się bawić, coś innego cały czas wymyślać, tą masą naprawdę bardzo przyjemnie się tworzy. Tak, a propos eksperymentów, to potem jeszcze eksperymentowałam z kolorami, zastanawiałam się, jakie kolory kwiatów połączyć, czy może nawet dwa kolory w jednym, ale to bardzo niefajnie mi wychodziło. Tak więc pomimo tych wszystkich prób podjęłam złą decyzję i oprócz różowych kwiatuszków jeszcze dołożyłam fioletowe. Na całe szczęście, bardzo łatwo jest usunąć tą masę z powierzchni, więc zebrałam. Nałożyłam w to miejsce różowe kwiatuszki, no i wtedy przynajmniej już wyglądało to naprawdę porządnie. Proszę bardzo, oto gotowy efekt. Całość zajęła mi około chyba 6 godzin. Powiem szczerze, że gdybym miała farby, to bym jeszcze domalowała cienie na tych kwiatkach i na listkach, bo to by wyglądało wtedy jeszcze lepiej. Ale generalnie, no cóż, nie wyczaruję farby, bo nie mam. A tak jak jest, też mi się podoba, tak więc łapka w górę, jeżeli Wam też się podoba. W ogóle napiszcie w komentarzach, co sądzicie i bardzo mnie ciekawi, jaki jest Wasz ulubiony motyw. Więc też mi napiszcie w komentarzach, czy to kwiaty, kropki, kotki, paski, kosmos, kiełbasa? Ja nie osądzam. Dziękuję bardzo za uwagę, kocham Was i pa, pa! Nie, bo za dużo chciałam powiedzieć naraz.